Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku, w którym będę Wam opowiadać ciekawą biografię naszego rodzimego artysty. A dzisiaj będę mówić o niesamowitym aktorze, który za młodu był niezłym ciachem, jakbyśmy to dzisiaj powiedziały, szczególnie panie często tak mówią, ponieważ muskulatura Janosika przysparzała niejednej kobiecie rumieńca na twarzy. Oczywiście chodzi tutaj o Marka Perepeczko, aktora, który zasłynął właśnie rolą Janosika, ale pomysłów na siebie miał bardzo dużo, no i na pewno seksapilu dodawał mu również fakt, że był przez całe życie wierny i zakochany w jednej kobiecie. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dla wszystkich, nie tylko dla pań, bardzo interesujący. Zaczynajmy więc. Już na początku serdecznie chciałam Was poprosić, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo to bardzo ważne, a jeśli klikniecie dzwonek, to będziecie zawsze mieć informacje o nowych odcinkach, więc warto. Urodził się 3 kwietnia w Warszawie. W dzieciństwie był szkolnym popychadłem i wielokrotnie mówiono o nim, że jest taki herlawy, właściwie trochę wątły. On sam już w pewnym momencie uwierzył, że najprawdopodobniej ma chore serce i dlatego jakoś tak nie może się w sobie zebrać, żeby być takim ruchliwym, energetycznym dzieckiem. Tutaj wkroczył do akcji jego tata. Często właśnie taka perswazja rodziców nie działa za dobrze na dzieci, a tutaj zadziałała bardzo fajnie, ponieważ jego tata zdecydował się zapisać syna do klubu wioślarskiego, po to, żeby mały Marek nabrał trochę tężyzny, no i stał się takim twardzielem. Zbierający do tej pory cięgi Marek okazał się faktycznie nabrać pewności siebie, tężyzny fizycznej i od tamtej pory właściwie ze sportem był za pan brat. Grał w koszykówkę, biegał, trenował judo. Kariera sportowa stała przed nim otworem. W młodości uprawiał kulturystykę, wioślarstwo. Nawet należał do drużyny juniorów Legii w koszykówkę. Kiedy miałem 16 lat, musiałem być niezły, awansowałem niebawem do kadry juniorów Warszawy, a potem od trenera Witolda Zagórskiego otrzymałem nominację do reprezentowania kraju w kategorii juniorów, wspominał. Po drodze miał jeszcze pomysł na to, żeby zostać architektem, więc ważyło się, czy będzie sportowcem, czy architektem, a ostatecznie okazało się, że został aktorem. Wtedy też zrezygnował z aktywności fizycznej. I jak sam mówi, nie miał od początku pomysłu, żeby zostać aktorem. Jakoś tak po drodze się to przydarzyło. Zresztą, kiedy szedł na przesłuchania, nie przypuszczał, że zostanie przyjęty. Jak sam mówił, wtedy jego aparycja nie była najbardziej w modzie. Rozpoczął studia w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, które ukończył w 1965 roku. Już wtedy robił wrażenie jednak tą sylwetką i nawet na kolegach, którzy na przesłuchaniach go widzieli, robił bardzo duże wrażenie. No a przecież ta łasica na klacie. No to niesamowite futro było, ale trzeba przyznać, że chyba panu Markowi pasowało, bo często się tą łasicą swoją chwalił. Co widzimy na zdjęciach. Ostatnią eliminacją był sprawdzian gimnastyczny. Rozbieraliśmy się do majtek. Obok smukli chłopcy i Perep, kulturysta. Pierwsza nasza rozmowa. Ile ty masz w baniaku? Wspominał spotkanie z Perepeczką w tygodniku płockim Marek Mokrowiecki. I dodawał, że aktor swoim podejściem do sportu, swoją tężyzną, tym jak wyglądał, kiedy faktycznie zrzucił z siebie ubranie, zmotywował kolegów z roku do tego, żeby trochę się poruszali. Na scenie PWST zadebiutował w Ślubach Panieńskich, ale później wyleciał z uczelni. Mówiono, że z powodu trudnego charakteru był niepokorny, nie wszystko mu się podobało. Jednak po jakimś czasie na uczelnię wrócił, mimo że w międzyczasie miał plan, żeby może zostać nauczycielem. Dlatego właśnie w rezultacie ukończył tę uczelnię w 1965 roku i oprócz tego, że dała mu podwaliny jego kunsztu aktorskiego, to dała mu też miłość. Choć nie mówiono, że będzie wtedy pierwszoplanowym aktorem, ponieważ tak jak już Wam powiedziałam, moda wtedy była na nieco inny typ faceta, a wygląd w aktorstwie oczywiście miał niebagatelne znaczenie i ma pewnie do dziś. No ale właśnie, powiedziałam Wam o tej miłości. Powiedziałam Wam już też w zapowiedzi tego odcinka, że pan Marek był wierny całe życie jednej kobiecie. I to właśnie tę kobietę poznał na studiach, a była nią Agnieszka Fitkał, z którą był żonaty przez 40 lat. Oboje stali w kolejce, chcąc zapisać się na egzamin.
Aktor wielokrotnie podkreślał, że była to miłość od pierwszego wejrzenia i to taka, która sprawiła, że przez całe swoje życie nigdy nie pomyślał już o innej kobiecie. Zresztą pani Agnieszka powiedziała, że odwzajemniła to uczucie właściwie od razu, ponieważ Marek zrobił na niej piorunujące wrażenie. Ja się zresztą nie dziwię. Trzeba przyznać, że za młodu ta para to byli wyjątkowo atrakcyjni ludzie. Wzięli ślub, uważano ich za parę idealną, a krótkie kłótnie tylko ich do siebie zbliżały. Zaraz po ukończeniu szkoły trafił się natomiast panu Markowi angaż filmowy i jego debiut był u wybitnego reżysera w filmie Popioły Andrzeja Wajdy. W kolejnych latach nie było już tak różowo i aktor realizował się głównie jako aktor teatralny, czekając na swoją wielką szansę, która już niebawem miała nadejść. Ale przed tym oczywiście było mordercze oczekiwanie, bo wiadomo, że każdy młody aktor stresuje się tym, że jednak ten telefon po obiecującym debiucie milczy. Po ukończeniu szkoły zagrał w warszawskim Teatrze Klasycznym w Garści Piasku. W teatrze tym występował do 1969 roku, następnie w Teatrze Komedia. Role na deskach teatralnych przeplatał z przygodami telewizyjnymi, jednak nie były to duże role. Przez długie miesiące czekał na propozycje, a gdy już oferowano mu jakieś role, lądował na drugim albo trzecim planie. A granie takich drugoplanowych ról nie było dla niego satysfakcjonujące. 4 lata po debiucie trafiła się pierwsza rola, która sprawiła, że zyskał większą popularność i była to rola w Panu Wołodyjowskim w reżyserii Jerzego Hoffmana. I mimo, że ta rola dała mu pierwszy rozgłos, to było nic w porównaniu z tym, co dopiero się szykowało. A szykował się oczywiście Rozbójnik Janosik. Zdobył wtedy wielką sympatię widzów i był to rok 1973. I wydawało się, że ta rola otworzy mu drzwi do grania właściwie non-stop, do bardzo dużych, wymagających ról. Ale jak bardzo często bywa w takim przypadku, kiedy aktor zagra zbyt sugestywnie, gdy zbyt mocno wbije się taką rolą w pamięć odbiorców, to jednak później jest ryzyko, że będzie z tą rolą przez wiele lat kojarzony. I tak właśnie było w przypadku pana Marka. Jego kariera stanęła w miejscu, on cierpliwie czekał, aż jego los się odwróci. Dodawał jednak, że nigdy nie żałował, że zagrał Janosika, a zdarzało się, że niektórzy aktorzy, którzy byli tak rozpoznawani z jednej znaczącej roli, później żałowali, że ją zagrali. Zawsze mamy sentyment do pewnego okresu życia, który był najradośniejszy, a taki bywa ten, kiedy dysponujemy pełnią sił witalnych, fizycznych. I dorzucał, że nawet jeśli został przez Janosika napiętnowany, to w sensie pozytywnym. Kiedy był już dojrzałym mężczyzną, też bardzo dużą sympatią wspominał Janosika, ponieważ zdawał sobie sprawę, że nie miał już później na koncie tak znaczącej roli. Wielu w swoim życiu rzeczy znaczących czy wiodących nie zagrałem. Moje dokonania są jakie są. Być może nie wykorzystano moich predyspozycji, ale czy trzeba o tym trąbić i opowiadać, co by było gdyby? Po tym, jak telefon milczał, pojawił się również kryzys w związku aktora, ponieważ pani Agnieszka postanowiła wyjechać za granicę, do Australii. Zakochany po uszy podążył za ukochaną. Żonie tam się podobało, nie mówiąc o tym, że odnosiła wielki sukces. Przez 4 lata do niej dojeżdżałem. Dojechałem z nadzieją pozostania przez 5 roku. Zostałem 4,5, o 4 lata za dużo, mówił później. Pani Agnieszka czuła się tam jak u siebie, natomiast jej mąż nie mógł się odnaleźć. Po pierwsze, nie do końca miał co ze sobą zrobić, a po drugie, tęsknił za Polską. Przez jakiś czas prowadził amatorski teatr dla Polonii, ale nie dawało mu to wielkiej satysfakcji. Na obczyźnie czuł się źle, nieswojo, a dodatkowo bardzo przeszkadzała mu niestety duża bariera językowa. Postanowił wrócić do Polski. Niestety życie z dala od ukochanej żony i brak propozycji aktorskich, których przez to, że przez długi czas nie było go w kraju, było jeszcze mniej, sprawiały, że jego nastrój nie polepszał się. Aktor śmiał się głośno, że kiedyś przyjdzie mu umrzeć z głodu, a kiedy już pojawiły się role teatralne, to jednak zawsze po tym, kiedy w teatrze kończyła się wrzawa i opadała kurtyna, niestety Marek Perepeczko wracał do pustego, samotnego domu. Ale nastały lepsze czasy, ponieważ pan Marek już niebawem poczuł się potrzebny. Otrzymał bowiem bardzo ważne stanowisko. Stołek dyrektora teatru w Częstochowie potraktował niczym dar od losu. Radził sobie świetnie, wrócił mu dobry humor i uwierzył, że nie wszystko jeszcze stracone.
W tym samym okresie otrzymał również rolę w 13 posterunku, jednym z pierwszych polskich sitcomów, który teraz z perspektywy czasu uważany jest przez większość za dość zabawny, ma dużą grupę odbiorców i wiele osób wspomina go z sentymentem. Natomiast kiedy ten serial pojawił się na antenie telewizyjnej, niestety nie był dobrze odebrany. Nie tylko przez widzów, ale oczywiście mam tu głównie na myśli krytykę, która nie do końca wiedziała właśnie czym jest sitcom. I delikatnie rzecz ujmując, serial zebrał mieszane opinie. Dziennikarze, którzy rzucili się na początku z falą krytyki, nie rozumieli tego pojęcia. Krytykowano rolę Perepeczki w serialu, nie podobały się także jego teatralne wcielenia. Po kolejnych zarzutach również ze strony pracowników został oddalony z prowadzenia teatru w Częstochowie. Szybko dopadło go poczucie braku spełnienia, samotności, no i niestety zła passa powróciła. Są tacy ludzie, którzy podczas stresu i przygnębienia nie potrafią nic jeść. Są też tacy, którzy swój stres zajadają kompulsywnie, czy też po prostu próbują sobie w jakiś sposób rekompensować zły nastrój, a jedzenie, jak wiadomo, poprawia humor. Dlatego też wiele osób wpada w tę spiralę i potem jest już trudno, ponieważ się je, żeby poprawić sobie humor, a to jedzenie sprawia, że mamy wyrzuty sumienia, że ciągle jemy i stajemy się niestety coraz grubsi. Tak właśnie było z panem Markiem. Niezdrowy tryb życia, zmartwienia, porzucenie ćwiczeń sprawiło, że Perepeczko podupadł na zdrowiu. Pojawiły się też plotki o problemach z alkoholem, ale rodzina i przyjaciele stanowczo zaprzeczali. Po kilku latach Agnieszka Fitkał-Perepeczko wróciła do Polski. Zastała męża z 40-kilową nadwagą. Chciała mu pomóc, ale było bardzo trudno. Pan Marek nie bardzo garnął się do tego, żeby zmienić swoją sytuację, a dodatkowo panicznie bał się lekarzy. Jak ognia unikał też badań. Po latach wyznał, że aktorskiej kariery nie planował i nawet trochę żałuje, że ją wybrał. Nie chciał rozgłosu, tremowały go występy przed publicznością, a nauka tekstu powodowała ból głowy. W jednym z wywiadów kilka dni przed swoją śmiercią powiedział nawet, że ta nadwaga kiedyś go zabije. Dlatego później w prasie pojawiły się artykuły, jakoby aktor przewidział swoją śmierć. Odwiózł wtedy swoją żonę do Łodzi i wrócił do Częstochowy. Wieczorem zadzwonił, by powiedzieć, że jest zmęczony i odezwie się następnego dnia. Słowa niestety nie dotrzymał. W tym samym wywiadzie, o którym wam powiedziałam, wspominał, że to wielkie szczęście, że nikt nie będzie po nim płakał. Chyba miał tutaj na myśli brak dzieci. Jednak bardzo się pomylił, ponieważ oczywiście opłakiwała go żona, ale również tłumy fanów. Zmarł na zawał serca w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Częstochowa to miasto, które bardzo docenia pana Marka Perepeczko. W 2014 roku przy Alei Najświętszej Marii Panny została odsłonięta ławeczka Marka Perepeczki, a w czerwcu 2018 roku jego imieniem nazwano ulicę w śródmieściu Częstochowy. Dajcie znać, czy i wy pamiętacie Marka Perepeczkę jeszcze z czasów słynnego już Janosika, czy może bardziej oczywiście utkwił wam w pamięci jego komendant z dumnym pershingiem na ręku z 13 posterunku, a może mieliście inne jego ulubione role. Oczywiście czekam na wasze opinie, komentarze, no i propozycje kolejnych odcinków. Szykują się nowości, także bądźcie ze mną, odwiedzajcie mój kanał na bieżąco. Do zobaczenia. Dzięki za dziś. Cześć!